ten Bogdan coś zmarł. On tam był przeciwko. Ale ten teraz Andrzej, który objął po nim Barana z wody, powiedział, że on wszystko podpisze Barana z wody. Ja rozumiem, tylko że proszę też rozumieć to, że jest projekt, jest pozwolenie na budowę, tak, tak. Już, i teraz w tym projekcie nie bardzo możemy tutaj robić na tym etapie zmiany. W trakcie inwestycji to coś pomyślimy, żeby to zrobić. No, teraz już nie ma sensu. Czy są inne pytania? Proszę bardzo. No. Ja mam pytanie do punktu spotkania i narady. 10 czerwca spotkanie z dyrektorem RDO w Szczecinie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zatrzymanych tych inwestycji budowy drogi po byłym torowisku. Chciałbym wiedzieć coś więcej. Jakie były ustalenia? Ustalenia są takie, że dyrektor RDO pozwolił na znaczy przyspieszył termin możliwości usunięcia zakrzaczeń i tych no, drzew, które tam wyrosły jako samosiewy na tym torowisku. Rozumiem, że nie było mowy o dofinansowaniu, bo to nie z tej pory drogi, ale czy jest nadzieja na to, że nie będziemy robili tej drogi tylko i wyłącznie ze środków własnych? Ale to już jest... To już jest, proszę Państwa, decyzja. Myśmy pierwotnie dostaliśmy, może ja nie wiem, bo w tej decyzji rozmawialiśmy. Pierwotnie dostaliśmy 3 miliony złotych dotacji, bo tyle wojewoda może maksymalnie dać na ramach programu krajowego i schetynowego. Natomiast w wyniku przetargu, wiem, że kosztorys opiewał na 7 milionów, przetargu wygrała firma, która dała 3 miliony. W związku z tym no, musieliśmy 1,5 miliona oddać wojewodzie, bo dotacja nie może być wyższa niż 50% kosztów inwestycji. Także wybudujemy tę drogę przy 50% dofinansowaniu strony wojewody. I to już jest pewne. Postanowione. Czy są inne pytania do informacji wójta z działalności międzysesyjnej? Proszę, pan radny Kania. Ja mam pytanie dotyczące tego wniosku marszałka odnośnie dofinansowania hali sportowej. Czy to już wiadomo, czy na pewno dostaniemy te 1,5 miliona, czy to jest... Tutaj nie można powiedzieć, że na pewno, bo jedna gmina, przykład gminy Maszewo, która mówiła, że na pewno, a w ostatniej chwili okazało się, że nie dostali. Sprawa wygląda w ten sposób, że sejmik województwa sejmik naszego województwa zatwierdził kwotę 1,5 miliona złotych dla gminy Stepnica. To się stało 28 maja. Do 30 maja mieliśmy czas złożyć wniosek do ministra sportu o te pieniądze. Więc... To dwa dni mieliśmy. Dwa dni. I muszę powiedzieć, że to było chyba jedyne województwo w naszym kraju, które tak późno sejmik podjął taką uchwałę, ale no, ja byłem w stałym kontakcie. Mieliśmy wniosek napisany. Będzie wtedy, kiedy sejmik podjął uchwałę, oczywiście musiałem prosić pana przewodniczącego sejmiku Tarasiewicza, żeby natychmiast ją podpisał, żeby natychmiast nam dali kopię uwierzytelnioną, bo to było potrzebne do tego wniosku. Krótko mówiąc, złożyliśmy ten wniosek do ministra sportu w terminie. No i praktycznie w tej chwili oczekujemy na decyzję ministra sportu, czyli pani minister Mówy. Natomiast no, z tego, co do tej pory się zwykle działo, to jeżeli sejmik, jak to mówi, klepą, no to raczej minister raczej tylko raczej podpisuje. Do tej pory, z tego co wiem, nie zdarzyło się, że jakby zmienił decyzję sejmiku. Tym bardziej, że to sejmik dzieli tylko takie pieniądze, które miał, które otrzymał wcześniej z Ministerstwa Sportu, 27 milionów bodajże na nasze województwo, czy 17, no każdy 27 powiedzmy. I on te pieniądze podzieli. I teraz rola ministra jest taka, że on potwierdza i podpisuje umowy z miastami, burmistrzami. No dzwonimy co, kto pani skarbnik już tam ma kontakty i dzwoni, prawda, tam do tego ministerstwa, żeby ten nasz wniosek no, przełożyli na górkę, czy na wierzch, nie tam, no ale no szansa jest powiedzmy 90%, że dostaniemy to dofinansowanie, te 1,5 miliona złotych. No co jest ładnym groszem. Dziękuję bardzo. Są inne pytania do informacji? Ja miałem pytanie tu o elektrowni wiatrowej na terenie miejscowości Gęszczyno.
Zabezpieczenie indywidualne jakieś tam, indywidualne siłownie wyznaczne. Ale proszę powiedzieć, w jakim punkcie to jest? To jest w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 7 metrów. No tak, bo to znaczy, potencjalny inwestor, nie wiem, kto, ktoś chyba ze Śląska, czy Śląska. Tak, on złożył, każdy ma prawo złożyć dokumenty o oblanie warunków. Nie. Oblanie warunków. W związku z tym, że takie dokumenty wpłynęły, to gmina, urząd gminy wszczął postępowanie. Postępowanie w tej sprawie. Dlatego tutaj Państwa informuję, że takie postępowanie zostało wszczęte. Ono jest chyba na etapie w tej chwili uzgodnień z RDOŚ-iem, czyli dyrektorem, regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który zapewne narzuci bardzo, bardzo rygorystyczne warunki. Na pewno narzuci raport oddziaływania, wykonanie raportu oddziaływania środowiska tej inwestycji. Także do decyzji, to jeszcze daleka droga i tego dzisiaj chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy ta decyzja będzie pozytywna, czy nie. Nie, tylko zależy, ogólnie tak. To wszystko zależy od wyników raportu. A to inwestor musi ten raport wykonać. Czy są jeszcze? Nie, o jeden wiatr. To jest nieduży. Czy są jeszcze jakieś pytania do informacji wójta? Nie ma. To przechodzimy do wniosków i zapytań radnych. Bardzo proszę. Proszę pani radna Karmazyn. Chciałbym zgłosić wniosek z utwardzenia drogi, w cudzysłowie powiem drogi, i wykonania placu manewrowego przed małą oczyszczalnią, która znajduje się za osiedlem. Powiem dlaczego. Wczoraj miała taka sytuacja, że droga, przez którą samochody dojeżdżają do małej oczyszczalni, jest tylko wybetonowana. Jeździł tą drogą przynajmniej 5-6 razy samochód typu WUKO, tak zwany WUKO, nie wiem, jak się tam prawidłowo nazywa, ale to jest duży samochód. Podjeżdżając pod oczyszczalnię, tam nie ma gdzie wykonać placu manewrowego. Czyli z powrotem cofa i wjeżdża nam pomiędzy garaże. Mieszkańcy mają wykonywane tam podjazdy. W tej chwili te podjazdy można tam podjechać, zobaczyć, ja mam zresztą zdjęcia wykonane. Są połamane, są zrobione kolejny na pół metra. Dzisiaj zgłaszałam to do wodociągów, z tym, że to nic nie da, że my będziemy zgłaszać do wodociągów, że on ktoś tam przyjdzie i zagrabi nam to. Jeśli tam nie będzie placu manewrowego, to będzie za każdym razem taka sytuacja i cierpią na tym pojedynczy nasi mieszkańcy. Tej drogi na mapie nie ma. Chyba że będzie jakieś inne wykonanie. Proszę się zastanowić nad tym. To jest mój wniosek. Dziękuję. Proszę bardzo. Inne wnioski, zapytania? Pan radny Nowak. Panie Wójcie, ja chciałem wrócić do tego, że Pan mówił wczorajszym na komisji społecznej odnośnie Emibusa. Bardzo proszę, żeby w skrócie powtórzył Pan jeszcze raz to, dlaczego on nie jeździ. I skorzystamy z tego, że jest kamera, nie, ludzi może będzie więcej wiedziało, bo dzisiaj idę tutaj na sesję, znowu zostałem zaczepiony i znowu mówią, że wina wójta. Ja poproszę Panią Biotynę, ponieważ mamy tu komunikat przygotowany. Tak, ma Pani tutaj? Bardzo proszę. Są 10 wszystkich dostali i którzy nie dostali tego przekażę również. Jeśli chcę znaczy, żeby mogli mieszkańcom też przekazać tą informację. To znaczy tak, w momencie, kiedy dotarła do nas ta informacja od mieszkańców, że rzeczywiście Elibus nie zatrzymuje się na ulicy, bo tam się zatrzymywał, to podjęliśmy pewne działania, żeby wyjaśnić dlaczego. Informowano nas, że mieszkańcy mają taką wiadomość od kierowcy, który tam się zatrzymywał, że to pan wójt zabronił, w ogóle wycofał ten, że tak powiem, kurs. No i to jest taka wielka wzura, przepraszam, ponieważ okazuje się po wyjaśnieniach naszych, po telefonach, ja dzwoniłam i do Urzędu Marszałkowskiego i bezpośrednio rozmawiałam z prezesem tej firmy. Okazuje się, że kiedy występowali
o uzyskanie zezwolenia, bo takie muszą uzyskać od marszałka województwa zachodniopomorskiego, przedkładają również rozkład jazdy swoich autobusów, nie ujęli miejscowości Stępnica. Pomimo to wcześniej my zwracaliśmy uwagę kierowcy, że nie wolno tam się zatrzymywać, tuż skrzyżowanie, przejście dla pieszych. Zagrożenie naprawdę bardzo duże. Dobrze, że przez ten czas się nic nie stało, ale gdyby, no pewno znowu byłaby wina wójta, urzędników, że tyle tam sobie stawał, nikt tego nie widział, prawda? Wtedy były uwagi do kierowcy i prosiliśmy, żeby kierowca zatrzymywał się na zatoce przystankowej przy dworcu, tam gdzie wszystkie te autobusy się zatrzymują. Niestety tak nie było. Okazało się, że była kontrola z inspekcji drogowej, no i zabroniła ta inspekcja drogowa, niestety tam się kierowcy zatrzymywać, bo rzeczywiście jest to niesamowite zagrożenie. Ponieważ nie mają zezwoleniu, nie wiem dlaczego nie przedłożyli panu marszałkowi w rozkładzie jazdy miejscowości Stępnica, wystąpiliśmy z pismem, wcześniej była rozmowa z panem prezesem Emilbusa, wystąpiliśmy z pismem z prośbą, jednocześnie wyrażając zgodę, że udostępnimy ten dworzec, że tak powiem, przystanek, tą zatokę autobusową, gdzie się zatrzymują, że nie ma żadnego problemu, żeby szybko wystąpili do marszałka o uzupełnienie tego zezwolenia, czy aneksowanie o miejscowość Stępnice. Pan wójt też osobiście rozmawiał z panem marszałkiem, żeby po prostu ten termin załatwienia tej sprawy skrócić jak najszybciej. Ponieważ dzisiaj to pismo poszło faksem, jutro będę dzwoniła, czy pismo to załatwią pozytywnie już jutro i wystąpią, czy może w poniedziałek, żeby jak najszybciej tę sprawę załatwić. Także tutaj nie leży żadna wina po stronie wójta czy jakiegokolwiek urzędnika. Czy piłeczka jest po stronie Milbusa? To tak, proszę. Oczywiście, no po prostu nie wiem dlaczego, z jakich przyczyn pan prezes nie powiedział takich przyczyn. Tak naprawdę dokładnie, czy pominięto, czy po prostu tak. Wiemy, że w innym miejscu, na przykład w Goleniowie nie zajeżdżają też na dworzec, bo tam ponoszą opłaty. U nas na razie żadnej opłaty nie ponoszą. Żaden po prostu użytkownik naszych tych, że tak powiem, przystanków, ponieważ porozumienie ze starostwem dopiero na dniach zostało zawarte. Tutaj pan wójt też czynił starania, żeby jak najszybciej, bo my je utrzymujemy, my sprzątamy i tak dalej. Nie starostwo, a zatem skoro tak, to powinniśmy również my pobierać te opłaty. Państwo pamiętacie, że tam jest stawka chyba 0,03 za jedno zatrzymanie, to nie są takie naprawdę już potężne pieniądze. No i dopiero teraz będzie można przez urzędników naszych, no, że tak powiem, egzekwować te opłaty. Natomiast do tej pory żadne opłaty pobierają, które nie zatrzymują się, na przykład przy cmentarzu. Korzysta tam, bo być może te opłaty już tam są pobierane. Nie wiem, być może, że z tego powodu, może przez zapomnienie, przeoczenie, ta Stępnica nie jest rozkładająca. Do tego trzeba dodać, że to nie wójt gminy wydaje Milbusowi zezwolenie na transport. Marszałek wydaje. I wydał tak, jak Milbus się zwrócił na taki zapis. Dziękuję bardzo. Czy są inne wnioski, zapytania? Ja, proszę bardzo, pani Sobie. Panie wójcie, dzisiaj się dowiedziałam, że została wstrzymana budowa wału na odcinku Gąsierz-Nowiaski w związku z jakąś tam roślinką. Nie wiem, czy jest to prawdą, czy jakąś tam pogłoską. Ja zwracam uwagę tylko na to, że po prostu jest ta droga tam w tej chwili tak rozjeżdżona i jeżeli tam odejdą z tego placu budowy, trzeba coś w tym chwili pomyśleć o drodze, które bym miała. Nie mam żadnej wieści na temat, że budowa została wstrzymana. Raczej uważam, że jest to mało prawdopodobne. Zabrali sprzęt w tej chwili. Może z innych powodów. I z jakich to raczej mogę tu domniemywać, bo ja rozmawiałem z właścicielem firmy dwa dni temu i stwierdził właśnie, że odcinek wału między Piaskami i Pieruszkiem nie może w tej chwili budować, bo nie jest w stanie przejechać sprzętem ze względu na te olbrzymie opady. I to jest, jeżeli tak, to jest ta przyczyna, a nie odcinka. Po prostu. Natomiast drogę
droga będzie naprawiona przez nich, nie przez gminę, bo oni zniszczyli tę drogę i oczywiście ją naprawią. I wasza rola, znaczy rola, no dobrze ich tam później będą naprawiać, przypilnować. Na pewno to, co dzisiaj tam posypał trochę tego, to nie jest naprawa, to jest tylko umożliwienie przejazdu tego ciężkiego sprzętu, swojego sprzętu, a później drogę naprawią. Panie Wójcie, ja nie jestem specjalistą od budowy drogi, natomiast nie określę tego. W związku z tym ta droga, jak dobrze jest panu znana, dojazdu do zalewu, była znośna, teraz jest nieznośna. Dlatego ja proszę o współpracę w tej kwestii. No tak, ale ja nie chcę, żebyście byli specjalistami, tylko chcę informacje. I to, co robicie, to jest bardzo dobrze, że nie wiemy, bo nie jesteśmy w stanie, ja nie jestem w stanie wszędzie być. I po informacji pojechałem. Zresztą wcześniej sprawa była załatwiona i przedsiębiorca doskonale wie, że musi tą drogę naprawić. To on zarabia olbrzymie pieniądze przy budowie tych wałów i w tych pieniądzach, które zarabia od marszałka, również jest naprawa tego, co uszkodzi. Także tu musimy być spokojni, tylko nie ma sensu, żeby on dzisiaj tego naprawiał, jak za tym jedzie. Jeżeli tam jest tylko jedzie. Z powodu, tak jak mówisz, z powodu opadów, okej. Okay. Jeżeli natomiast znaleziono tam coś, co do mnie to dotarło, no to byłoby gorzej. Natomiast czy ja mogę w imieniu swoich mieszkańców domagać się tak zwanej tam budowy drogi szutrowej? Ja poproszę o podpowiedź. Nie znam się na tym i chciałabym po prostu uzyskać w miarę dobrą podpowiedź. Wykonawca budowy wałów musi przywrócić stan pierwotny. A stan pierwotny był drogi szutrowej, więc chyba jest to oczywiste. Tak, czyli w takiej formie mogę rozmawiać z panami wykonawcami, tak? No ja myślę, że nie tyle Sołtys ma rozmawiać, co to urząd będzie, gmina rozmawiał. Bardzo dziękuję, użyło mi. Proszę pan Sołtys. Ja, panie Wójcie, też na temat tego nieszczęsnego przepustu tam koło tej drogi, tam dostałem drugie pismo, ale ja rozmawiałem z tym panem, co robi w tej chwili wał, to i on powiedział, bo ja mu powiedziałem, że teraz dużo piasku wozę, bo on robi tam drogę gdzieś w lesie i ten piasek wszystko wozi na wał. I ja mu powiedziałem, że on tutaj teraz doprawił ten przepust i on powiedział tak, żeby pan się wójt do niego zwrócił, to on go zrobi i wyremontuje. Rozumiem, tylko problem polega na tym, że to nie jest przepust gminny. Ja wiem, ale on ten wykonawca, którym ja wiem, bo to jest agencja, ale pozwolisz pan wójt do niego, to on to zrobi, ten, co robi pan. Ale ja nie mogę, proszę państwa, zrozumcie, że ja nie mogę zwracać się do naprawy przepustu, który jest agencji. Ja mogę wystąpić do agencji, żeby agencja się... I tu pani wójt mi podpowiada, że już jest... Wysłanie pismo, ale pismem... Drugi raz już zwróciliśmy się do agencji, pan został serwowany. Ja dostałem to pismo oczywiście, ale to jest jedno pismo załatwione, bo rok czasu nie załatwione, drugie tak samo pismo nie załatwimy, ale rozmawiałem z człowiekiem, mówi, dobrze, ja to zrobię, to niech mi pan wójt powie, że mam to zrobić. Bo ja zniszczyłem. Dobrze, to może jeszcze niech to powie, że wtedy wójt ma zapłacić. A nie. A. No, więc oczywiście on nas robi. Jeszcze raz mówię, ja nie mam kompetencji do zwracania się w sprawie dróg powiatowych, wojewódzkich, okay. Agencji i tak dalej. No to jest... Ale mam następną sprawę. Tutaj kolega jest wręcz z tego, no, z Wiedzieńska, bo przecież do Wiedzieńska drogę zrobili. A od Wiedzieńska domu tutaj do Trzynastki nie jest zrobiona w ogóle na pewno. Dziury, a były tak są. Nie wiem dlaczego to. Teraz druga sprawa jeszcze. U mnie takie trzy dziury zostawili na terenie wsi Łąka, że nie poważnie to. To chyba ślepy by zobaczył, a oni remontowali, zostawili trzy dziury. No. Nie wiem, jakiś to brak nadzoru jest tak dalej z tym, tych dróg, co tam robić. Oni to... Mam dużo zastrzeżenia tego. Drogi powiatowe, starosty. Oczywiście po takich sygnałach od państwa no my wystąpimy, tak? Żeby te trzy dziury załatali, ale ja no, nie mogę odpowiadać za wszystko. Ja nie wiem, ale ja zgłaszam ten problem. Nie dam rady. Dlatego wystąpię do starosty i tyle. Starosta się odgrażał gdzieś tam na jakimś spotkaniu, że co nie robią? Sprzedają
obligacje. Jest tak. Na giełdę weszli. Na giełdę. Na giełdę. Że uzyskają z tego 18 czy 20 milionów. Tak? I że te tych pieniędzy pójdzie na prawę dróg powiatowych. No między innymi wspomniano o drodze do Czarnocina, która jeszcze rok, jeszcze dwa się rozjedzie całkowicie. No. Także jest, tak, proszę bardzo. Ale no dobrze by było też na przykład, żebyś to już zadzwonił do okej. Przecież nie potrafisz zadzwonić do starosty nawet, albo do naczelnika Zaborowskiego, do dyrektora, bo jest dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych, a my swoją drogą. Dobrze, okej, dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. Mam takie pytanie, właściwie dotyczące skrzyżowania ulicy Krzywoustego i Kościuszki, bo wiemy, jaki jest problem, wiemy, że niewiele możemy na ten temat poradzić, tylko chciałem zapytać, czy jest możliwość techniczna pominięcia tego skrzyżowania w jakiś sposób, gdziekolwiek, nie wiem, od strony plaży, przejazdu ulicy Sikorskiego, czy jedyną drogą dojazdu na przykład jest tylko jazda przez trzynastkę? No bo tutaj bywało tak, no straż ostatnio puszczała samochody koło pana Lepika po chodniku, ale tam czasami jest tak, że stoi bus i przejechać się nie da. Dużo samochodów. Ale panie Karol, pan zna doskonale gminę. Ja nie znam tego terenu. I pan sobie zdaje sprawę z tego, że nie ma możliwości przejazdu z rejonu plaży, bo plaży, bo w jaki sposób? No, nie ma drogi. No nie ma, no nie ma możliwości żadnej. To jest droga wojewódzka, proszę Państwa, jest o tyle po tych 3-5 latach, gdzie się wysyłam zdjęcia, w każdej takiej akcji strażackiej wysyłamy zdjęcia do dyrektora zarządu dróg wojewódzkich, wysłaliśmy zdjęcia do pana marszałka, bo on jest jego przełożonym. To tylko tyle osiągnęliśmy, że teraz za pompowanie tej wody zarząd dróg wojewódzkich będzie płacić strażakom, bo poprzednio ponosiliśmy my koszty jako gmina tego pompowania. A to wiecie, to nie jest tak, że to są koszty sprzętu, to są koszty pracy strażaków. Strażakom trzeba zapłacić przecież za to, że tu on stoi te kilka godzin i pompuje. Także w tej chwili zarząd dróg wojewódzkich będzie płacił za każde użycie strażaków. Tyle, no. No i proszę Państwa, no, problem może się rozwiązać wtedy, kiedy jeżeli w przyszłym roku będziemy robić tą ulicę, czyli robić w sensie Kościuszki, w sensie nowej nawierzchni, będziemy o tym rozmawiać przy planowaniu budżetu na przyszły rok. I również będzie tutaj kanalizacja deszczowa, bo w tej chwili robimy projekt tej ulicy, no to wtedy będzie możliwość, żeby tą wodę z drogi wojewódzkiej wprowadzić do kanalizacji deszczowej gminnej, a oczywiście nie za darmo. Nie za darmo, bo to się ponosi koszty. Odprowadzenie wody to jest prąd, to jest separator, to jest obsługa. I wtedy no myślę, że marszałek będzie szczęśliwy, czy dyrektor zarządu dróg wojewódzkich, że będzie mógł rozwiązać swój problem, oczywiście płacąc gminie jakieś pieniądze. Tego nie da zrobić. To nie chodziło mi o to, tylko chodziło. Wiem, przejeżdżając ostatnio, zwróciłem uwagę, że droga do koło pana Pająka z tyłu za urzędem gminy. Nie wiem, dokąd ona biegnie, gdzie ona się kończy, czy tej drogi nie można nigdzie. No, ona jest ślepa. Nie ma możliwości jechać, nie ma. Dalej nie ma. Przeoczyszczalni, znam przy gminie przeoczyszczalni, przez osiedle, przed planem zdjęcia, jest coś inaczej. Nie ma takiej możliwości. Czyli w razie gdyby była jakakolwiek naprawa tego odcinka drogi, to też nie będzie przejazdu przez Kępnicę. Jakiego naprawa? No tego skrzyżowania, czy no, na pewno w jakiś sposób tam będzie w przyszłym roku, czy kiedykolwiek. Jedną stroną, no to na mijankę, no nie ma innej drogi, no musi być mijanka. I światła, i będą jechać jedni, będą jechać drudzy. Tak jak to się robi zwykle, nie? No. Czy są, proszę Państwa, inne wnioski, zapytania? Ja bym chciała może jeszcze spytać, ale to całkiem w innej sprawie. Ja chciałam się spytać w sprawie tych deklaracji o śmieci, co żeśmy pisali. Bo u mnie, no zazwyczaj faktycznie wszędzie, ludzie deklarowali się o segregacji.
odpadów. Teraz słyszę tam kilka osób, kazali się po prostu spytać, że gdyby zmienili tą decyzję, czy muszą przychodzić tą deklarację zmieniać, czy mogą sobie sami tak to zrobić. A przepraszam, czy ci mieszkańcy, którzy w ten sposób mówią, jednocześnie uzasadniają, dlaczego nie chcą sprawdzić? Po prostu powiedzieli mi w ten sposób, że wcześniej no po prostu podpisywali, nie wiedząc, co to z tym będzie. Teraz jak zobaczyli tą ulotkę, że tam trzeba 5 worków albo 5 tych pojemników, no i po prostu się wystraszyli, że nie podołają temu, że nie mają gdzie to postawić. W domu musiałby mieć 5 śmietników, żeby każdy ten odpad dać w inny, segregować, także po prostu wolą zapłacić 16 zł i nie segregować. W ten sposób nie powiedzieć. Nie jest to wszyscy, ale jest tak kilka osób, dlatego się chciałam spytać, czy muszą przychodzić, zmieniać deklarację, czy po prostu sami. Tak, że już dzisiaj przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w części miejscowości było i przekazało wodki. Także mieszkańcy o to się musi martwić i domy płatnie, ponieważ jest to z tej opłaty. Wodki na odpady segregowania. Więc tu nie muszą się sami zaopatrywać, prawda? Będą one dostarczone. Więc może zmienią decyzję, czyli pozostaną przy tej pierwszej decyzji. Jeżeli ktoś faktycznie powie, niestety nie będę segregował, to musi przyjść tutaj do urzędu i zmienić tę deklarację w tym zakresie. Do pani Anny Solskiej i ona wtedy udostępni tę deklarację mieszkańcom i on odpowiednie poczyni tam tą swoją decyzję, przeniesie na tę deklarację, podpisze się datę i będzie płacić. No bo ja chciałam jeszcze powiedzieć, bo ja wczoraj osobiście też dzwoniłam tam do EBG-u do Goleniowa, pytałam się o te kosze, nie? Pojemniki, co niektórzy mają, przedtem do nich należeli, tak samo i teraz i mamy śmietniki od nich wynajęte, nie? Wypożyczone. Płaciliśmy, to powiedzieli, że te pojemniki zostają, że nie musimy im płacić nic, że po prostu to jest liczone też opłatę tą, co będziemy płacić do gminy. To tylko taką informację, nie wiem, czy wszyscy dzwonili też, dowiadywali się. Dzwoniłam gdzieś 2-50 zadzierżały kosze. No a do mnie powiedzieli, że nic. Dzwoniła, bo przyszła do mnie pani Mika Dzieciakowa i pyta się, jak z koszami. I zadzwoniłam przy niej i powiedzieli, że można odnieść, wydzierżawić 2,50 miesięcznie. Można wydzierżawić, można kupić, można samemu kupić. No, ale za darmo, że nie, że to zliczamy. Ja podejrzewam, że za darmo, że to stoją stare świetniki, to wtedy tak, ale jak nowe, tam te kolorowe, co tam będą segregacje, to potem, że... 2,50 miesięcznie. Ja się pytałam, ale jak spłaci z podnoszenie własnością, czy jak? Nie jest własnością. Proszę Państwa, dobrze wiecie, że ustawa nałożyła obowiązek wprost. Nie ma tutaj możliwości żadnej, jeżeli chodzi o odbiór odpadów od mieszkańców, tych, gdzie są mieszkania, a poza tym jest rzeczywiście taka możliwość, że Rada Gminy może podjąć uchwałę, że kupili, że będzie płaciła za te pojemniki, ale u nas uchwały nie było, nie ma. Generalnie obowiązkiem obywatela jest, że ma się zaopatrzyć w pojemniki na odpady i komunalne, i segregowane i tak dalej. Różne, w tym momencie uzgodniliśmy także przedsiębiorcom, bo nie mamy uchwały, że będziemy kupować również mieszkańcom pojemniki. Bo generalną zasadą z ustawy wynika, że mieszkaniec się zaopatruje, chyba że Rada Gminy podejmie uchwałę i zaopatrzy w pojemniki również mieszkańców. Ale takiej uchwały nie ma, nie proponowaliśmy na razie. Znaczy nie są, bo są 130 zł i gdzieś sobie nie opłacą. A to ty masz. Proszę, ja jeszcze dokończę, proszę Państwa. My rozmawialiśmy z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, zresztą oni zgodnie z przetargiem wygranym są zobowiązani być przygotowani na to, że ktoś może kupić, powiedzieli, że nie ma sprawy, może ktoś tylko wydzierżawić. Bardzo wielu mieszkańców było przez to samo przedsiębiorstwo obsługiwane do tej pory i mają pojemniki od nich i Państwo odpowiednio tam regulowaliście, no słyszę, że 2,50 miesięcznie na przykład. I nadal to na razie będzie tak funkcjonowało, czyli pojemniki na zmieszane odpady Państwo musicie zapłacić sami. Czyli ten dzierżawić lub kupić to jest Wasza wola,
I od razu powiem, wy nie musicie kupować od gospodarki komunalnej, jeśli ktoś nie chce. Jest to wasza, że tak powiem, sprawa z tym, że my ich zobowiązaliśmy tylko do tego, że gdyby ktoś chciał z mieszkańców uzupełnić sobie, kupić, czy wiedziesz, że od nich, to żeby oni mieli. Ale jeżeli ktoś sobie kupi od innego dostawcy, to jest naprawdę wola mieszkańców. Mówię o pojemnikach na zmieszane odpady. Ja mam pytanie w tej kwestii, bo ponieważ, tak jak pani powiedziała przed chwilą, część z nas posiada te pojemniki, które są. One są szaro-bure, więc ja nie wiem, jak je zaliczyć, do czarnych, do jakich. I też takie są pytania wśród mieszkańców, ponieważ byłby to, jak załóżmy, cztery worki, piąty ten pojemnik na świecie mieszany. Ja bym tak sobie nie umiem powiedzieć ludziom wprost, bo nie mam prawa do tego. Natomiast jako co będzie ten piąty pojemnik wykorzystany? Bo mówię, on w kolorze jest szaro-bur. Niektórzy mają metalowe pojemniki, aluminiowe takie, to też śmieci zmieszane. No, a worki będą kolorowe i każdy kolor worka będzie odpowiadał odpowiedniemu odpadowi. To jest jakby logiczne. To, co jest logiczne dla pana, niekoniecznie dla mieszkańców naszej gminy i naprawdę mieszkających na wsi, gdzie ludzie się dopytują o każdą rzecz niemalże. Proszę nie napadać na mnie, ja po pierwsze, po drugie ja udzielam dlaczego głosu. I pan znowu podnosi głos nie pierwszy raz na sesji. Przepraszam pani bardzo. Mnie nie lubi, to wcale nie musi pani na mnie krzyczeć. No, to pani ja na pana nie podnoszę głosu. Ja na panią również. No tak, a wbrew przeciwnie pan wchodzi w to, co ja mówię, bo ja panu nie przeszkadzałam powiedzieć. Zapytałam panią co do piątego pojemnika. I jeżeli tak pan chce traktować nas, to rzeczywiście może jesteśmy panu tutaj kulą u nogi. Nie, zdaje się, że tylko pani mnie tak traktuje. Bo nie, ja wyraźnie pan, nas tak traktuje. Już pan odebrał nam wszystkie przywileje swojego czasu i pan drugi pan tu zrobi. Proszę bardzo, pani wójt. To znaczy tak, no dobrze, że pani pyta, natomiast tak, powiem w ten sposób, że tak od dwóch tygodni to mamy rzeczywiście wycieczki bardzo dobrze. Przychodzą mieszkańcy tam albo do mnie, albo do pani Solskiej, która się tymi tematami zajmuje i wyjaśniamy w miarę wszystkie te tematy. Dzisiaj też mieliśmy, że tak powiem, mnóstwo. I bardzo dobrze, jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, to właśnie proszę sołtysów. Albo przez was, albo wy zadzwońcie do nas, jeśli ktoś nie może przyjechać na jakiś tam problem, no będziemy udzielać wyjaśnień. Na naszej stronie internetowej są tam wyjaśnienia również. Dzisiaj została umieszczony został harmonogram z datami konkretnymi i odpowiednio rubryki dostosowane tak, żeby było to w miarę czytelne naprawdę dla mieszkańców, w którym dniu będzie odbiór. Dotyczy to całej gminy, będzie odbiór tych selektywnie zbieranych i to jeszcze nie, że wszystkie w jednym dniu będą odbierać, osobno na przykład wieloopakowaniowe, potem osobno tam jest papier i tak dalej. Jest na naszej stronie. Oni również mają dostarczać mieszkańcom, dzisiaj pewno tam, gdzie już byli z tymi workami, to od razu te harmonogramy dostaw, odbioru, przepraszam, odpadów również mieli dostarczyć. Ale jak są wątpliwości, proszę dzwonić. Jak my będziemy mieli wątpliwości mieć, zadzwonimy dalej. Temat rzeczywiście nie jest prosty, nie jest łatwy, ale jednocześnie no nie traktowałabym tak, że mieszkańcy Kruszewickiej wiedzą, naprawdę dużo wiedzą. Nawet jak przychodzą do mnie i mówią, to oni bardzo dużo wiedzą, tylko mają pewne wątpliwości. I wtedy sobie wyjaśniamy.